Rychu, jesteś? No kurwa jestem, przepraszam cię, byłem na spotkaniu z klientem. Słuchaj, kurwa, sprawa jest prosta. Rozmawiałem z szefem. Oni zaczynają się niecierpliwić. A jak to kurwa niecierpliwić? Przecież wszystko robimy po ich myśli. Dopisaliśmy kurwa nawet jagnię do tytułu portalu. Rozumiesz? Kurwa pierdolone jagnię. No, kto normalny by wymyślił, że można dopisać jagnię? Przecież to się kurwa kupy nie trzyma. Wiem. Rychu, ale przecież kurwa nie za to nam płacą, żebyśmy tu kurwa coś filozofowali. Tylko bałem się, że może być problem. Bo ten kurwa gruby, futrzasty się burzy. Misiu? Przecież misia kurwa obejdziemy jednym chujem miękkim, tam kurwa bez masła go wyruchamy. No, wyruchamy. Już kurwa nie jeden próbował go wyruchać i se na tym chuja połamał. Słuchaj, robimy tak. Oskarżamy go. Kurwa, że coś pierdolił najlepiej, nie? Bo takiego grubego z żarciem to jest najłatwiej. Nie. Ty! A ta, nie rozumiesz, koleżanka jego, co konie lubi, ta taka blondyna. Kurwa, stara komunistka, kurwa, myślisz, że ona nam może, kurwa. Słuchaj, dobra, tylko teraz, żeby kurwa nie wyszło na jaw. Dopisujemy to jagnię, bierzemy tam kurwa jeszcze te sprawy z tymi jajkami i inkasujemy kasiory i spierdalamy. Słuchaj, dobra, to może byśmy czegoś się łosiu napili. No dobra, kurwa, to polewaj. A co to? Kola? No. To kurwa lej po pół, bo ja nie dam rady więcej wypić.